Urszula Bancerz i Mateusz Popławski w Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie. Trener rozwoju osobistego oraz wiceburmistrz miasta spotkali się z młodzieżą, aby aktywizować uczniów do pracy w szkolnym samorządzie. Kolejny projekt realizowany przez Łukowskie Forum Rozwoju, tym razem dla młodzieży, Łukowska Młodzież w Akcji. Dzisiaj rozpoczynamy etap szkoleń. Szkolenia będą przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych miejskich dla lokalnych liderów, dla szkolnych liderów, czyli przedstawicieli samorządów uczniowskich i samorządów szkolnych, kół wolontariatu i osób, które aktywnie działają w szkole. Kolejnym etapem jest wizyta w Lubinie. Jest to Europejska Stolica Młodzieży i chcemy, aby młodzież zobaczyła, jak można aktywnie działać dla swojego środowiska. Później po tej wizycie w Lubinie młodzież wróci do swoich szkół i będzie miała zadanie zrealizować projekt, zrealizować wydarzenie dla swojej społeczności szkolnej, na które pozyska grant. Chciałabym odczarować trochę spojrzenie na dzisiejszą młodzież. Uważam, że mamy cudowną młodzież, bardzo chętną do uczenia się, do pracy, do działania wspólnego, tylko my dorośli musimy dać jej szansę, dostrzec to i potowarzyszyć przy różnych właśnie akcjach. Także super, Mateusz, że taka akcja i że my dorośli możemy młodzieży pokazać, jak być aktywnym i jak wykorzystać to później w życiu takim już bardziej dorosłym, ale też no fajnie, że młodzież jest chętna i chce uczestniczyć. Wczoraj, dzisiaj mnóstwo pytań, zaciekawienia, a myślę, że ciekawość to jest takim aspektem, który pozwala nam wszystkim się rozwijać i tworzyć coś nowego, być kreatywnym. Chcemy, aby nasze szkoły uznawali właśnie za taką miłą, przyjemną, a nie taką, że nie warto przychodzić, bo dużo osób tutaj mówi, że jest źle. Tak nie jest, trzeba być w tej szkole i to zobaczyć. Jest, zależy w sumie też od dnia nauczyciela, od jego dnia, ale to jest dobrze, nie ma jakichś surowych nauczycieli. Jestem przewodniczącym klasy, ponieważ myślę, że moja klasa uważa, że jestem jednak jedną z bardziej rozważnych osób z tego grona i na pewno w tym roku chciałabym też włączyć się w jakieś akcje dyskoteki albo jakieś dni bez plecaka lub dni w piżamie, takie, żeby w tym roku i też w kolejnym nie było tylko nauki, ale również też takie przyjemności, no żeby po prostu jakoś rozluźnić towarzystwo tak naprawdę i no po prostu postaramy się jakoś stworzyć taką miłą atmosferę i żeby każdy jakby z tego korzystał i był jednak szczęśliwy.